Cześć, ja jestem Barry, a wy oglądacie kanał Ścigacz.pl. Dziś pojeździmy najnowszą Yamaha MT-03, czyli jednym z popularniejszych nakedów w klasie motocykli na kategorię prawa jazdy A2. Yamaha na rok 2020 mocno odświeżyła, czy jak kto woli, zrewitalizowała zarówno MT-125, jak i właśnie testowaną przez nas MT-03. Wprawdzie silnik i rama pozostały tutaj zupełnie niezmienione, no ale po pierwsze zupełnie zmienił się wygląd MT-03, mrocznej MT-03. Teraz wydaje mi się jeszcze bardziej przypomina troszeczkę swoje siostrzane modele, ale te z większymi silnikami, z większych kategorii pojemnościowych. Przede wszystkim ta przednia w pełni LED-owa lampa z tymi charakterystycznymi dwoma paskami, no to przyciąga uwagę. Bardzo fajne są też te dość spore jak na tę kategorię pojemnościową wloty powietrza po bokach, które sprawiają, że ten motocykl stał się teraz z przodu jeszcze bardziej masywny. Tylna lampa jest w tym momencie już w pełni LED-owa. No jeżeli chodzi o gabaryty tego motocykla na pierwszy rzut oka, to sprawia wrażenie większego niż jest w rzeczywistości. A tę kategorię pojemnościową, czyli jest to 300, przypomnijmy, zdradzają przede wszystkim te niezbyt szerokie opony. Poza odmienionym wyglądem, zmienionym wyświetlaczem i jeszcze wieloma smaczkami stylistycznymi, taką drugą ważną zmianą jest zupełnie nowy przedni widelec. Inżynierowie chcieli tutaj zwiększyć precyzję prowadzenia, chcieli, żebyśmy jeszcze lepiej wyczuwali, jeżdżąc tym motocyklem, przyczepność przedniego koła. No i ja przyznam szczerze, że jeżdżąc MT-03 po mieście, tocząc się na niej gdzieś w korkach, pomiędzy samochodami, nie za szybko, no tak jak to się jeździ na ogół, legalnie, po mieście, nie zauważyłem jakoś tej różnicy, w zasadzie to w ogóle ich nie zauważyłem, ale jak już wybrałem się na tor, po to, żeby szybciej pojeździć po takich fajnych, ciasnych zakrętach, no to tam okazało się, że rzeczywiście to nowe przednie zawieszenie robi robotę. Po trzecie, nieznacznie, ale jednak zmieniła się tutaj troszeczkę pozycja za kierownicą. Sama kierownica powędrowała troszeczkę do tyłu, no i ta pozycja jest teraz jeszcze bardziej wyprostowana. Siodło jest zamontowane bardzo nisko. Niewysokie osoby to na pewno docenią, bo będą dosięgać do ziemi całymi stopami. Wysokim osobom może to troszeczkę przeszkadzać, no bo w związku z tym, że siodło jest dość nisko, oznacza to, że nogi w kolanach będą bardzo mocno zgięte. Ja mam 1,83 m i już zaczyna mnie to denerwować. Do 1,80 m na pewno będzie idealnie, jeżeli macie więcej, to byłoby warto przed zakupem takiego motocykla do niego się przysiąść, a najlepiej przejechać i sprawdzić, czy kolanka nie będą Was boleć. Mnie po dłuższej jeździe trochę bolały, ale może jest to po prostu winą starości. Jak spojrzycie sobie na tą całą rodzinę Yamahy spod znaku MT, nie tylko pod względem pojemności skokowej, ale też pod względem typu silnika, to zauważycie coś fajnego. No bo zobaczcie, MT-125, jeden cylinder, MT-03 i MT-07, dwa cylindry w rzędzie, MT-09, trzy cylindry w rzędzie i wreszcie MT-10, cztery cylindry w rzędzie. Do wyboru, do koloru, pełna paleta. Swoją drogą to ostatnio na kanale Ścigacza opublikowaliśmy film z testem Yamahy R3, Też jeździliśmy i po ulicy, i po torze. I warto wiedzieć, że tak naprawdę MT-03 i R3 to bazowo jest ten sam motocykl. Różnią się pozycją za kierownicą, ta w R3 jest troszeczkę bardziej pochylona, chociaż też nie jakoś radykalnie. No i przede wszystkim wyglądem, bo R3 to jest typowy ścigacz, a MT-03 to jest coś dla fanów golasów, dla fanów takich nowoczesnych nakedów. Czterdzieści dwa konie mocy w tej kategorii pojemnościowej to bardzo dobry wynik, no bo jak spojrzymy na konkurencję, to Yamaha ma około 10 koni więcej od BMW G310R, o około 10 koni więcej od 300 Hondy i tylko 2 konie mniej od KTM Duke'a 390, no ale tam jak wiadomo jest już troszeczkę większa pojemność. Jeżeli chodzi o przyspieszenia, czterdzieści dwa konie w
połączeniu z tak niewielką masą własną oznaczają przyspieszenie od zera do setki w okolicach 5 sekund. A ile to jest dokładnie, to sobie zobaczycie na onboardach, które dla Was nagraliśmy. Zobaczycie też, jak przyspiesza od zera do 140, 150 i tak dalej. Bo ciężko o tym opowiadać, lepiej Wam pokazać. VMAX to jakieś 170 km na godzinę. Pewnie da się też więcej, ale trzeba zająć odpowiednio aerodynamiczną pozycję, a być może ważyć trochę mniej. No, mnie się za dużo więcej niż 170 pojechać nie udało. Spalanie najlepiej założyć tak pomiędzy 3,5-4 litry na 100 km, zakładając, że jeździcie głównie w cyklu miejskim. W trasie pewnie dałoby się bardziej zbliżyć do 3 litrów, tyle że to nie jest motocykl w klasę, bo nie będzie tam zbyt wygodnie. No chyba że w taką do 100-150 km to jeszcze jak najbardziej tak. Prowadzenie. Banalnie proste. Każdy, kto chociaż raz w życiu jeździł na jakimkolwiek motocyklu i nawet jeżeli było to dawno temu, wsiądzie na MT-03, ogarnie. Poradzi sobie bez żadnego problemu. Yamaha MT-03 na pierwszy motocykl. Według mnie bardzo dobry pomysł. Motocykl do tego, żeby jeździć na co dzień po mieście, żeby jeździć do pracy, na uczelnię, a popołudniami albo w weekendy na tor i sobie doskonalić technikę jazdy po zakrętach. Jak najbardziej tak. Do turystyki, do dłuższych przejażdżek we dwoje, no to już nie. Do tego zdecydowanie nie służy ten motocykl. Narkotyzuje się zapachem paliwa. Zawsze go lubiłem. W tym zbiorniku mieści się 14 litrów paliwa. Przy tym niewielkim spalaniu to oznacza zasięg na poziomie 350 do 400 km. To sporo nawet jak na motocykl turystyczny, a nie mówimy to o motocyklu turystycznym, tylko o miejskim, więc jest naprawdę dobrze. Wizyty na stacji paliw będą bardzo, bardzo rzadko. A gdyby z tego zbiornika paliwa wyskoczyła teraz złota rybka i powiedziała, że może spełnić moje życzenia dotyczące tego motocykla, to miałbym dwa. Po pierwsze, poprosiłbym inżynierów z Yamahy, aby w kolejnych edycjach tego motocykla popracowali troszeczkę nad usprawnieniem tego układu hamulcowego, po to, aby ten przód działał jeszcze wydajniej, jeszcze sprawniej. Tutaj nie chodzi o to, że coś z tymi hamulcami jest nie tak. Nie, one działają bardzo poprawnie, wszystko jest w porządku, ale większość rzeczy w tym motocyklu jest lepsza niż tylko poprawna, więc aby było spójnie i do pełni szczęścia, potrzeba tutaj również lepszych niż tylko poprawnych hamulców. W skali szkolnej te hamulce po prostu dostają 4, a większość innych elementów dostaje tutaj 5, dlatego można by je podciągnąć, aby było cudowniej. Drugą rzeczą, o którą poprosiłbym złotą rybkę, to... Drugim życzeniem, jakie miałbym do złotej rybki, to prośba o akcesoryjny układ wydechowy. Nie po to, żeby MT-3 brzmiała jakoś głośniej, tylko po to, żeby brzmiała bardziej poważnie, żeby było więcej tych niskich tonów, żeby wydech brzmiał troszeczkę basowo. No tutaj mi tego brakowało, więc taki akcesoryjny wydech wydaje mi się, że wydobyłby coś więcej z tej jednostki napędowej. Potencjał tutaj jest do tego, żeby brzmieć troszeczkę bardziej groźnie. Wprawdzie istnieje coś takiego jak jakieś uniwersalne kanony piękna, ale jednak o gustach się nie dyskutuje. Taki mroczny styl, albo się Wam będzie podobać, albo i nie. Ale ja bym chciał tylko tutaj zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mianowicie, patrzcie, jak niewielkie elementy, pewne niuanse zmieniają zupełnie wygląd motocykla. Wyobraźcie sobie, że MT-03 nie miałaby tutaj zamontowanego tego pługu, bo chyba pługiem można to nazywać, i tych wlotów powietrza.
gdyby nie zastosowano tego drobnego zabiegu, zmieniono troszeczkę linię zbiornika paliwa, ten motocykl wyglądałby już zupełnie, zupełnie inaczej. Tak samo gdyby ta kosmiczna lampa tutaj została zastąpiona jakąś zwyczajną, nagle motocykl straciłby bardzo wiele uroku. Dlatego wydaje mi się, że takie projektowanie motocykli wbrew pozorom nie jest wcale łatwym zajęciem, bo czasami jakimś drobiazgiem można wszystko zeszpecić albo naprawić. Tak sobie rozmyślam, że gdybym potrzebował dziś praktycznego środka codziennej lokomocji do miasta, tak po prostu, żeby się przemieszczać sprawnie, szybko, dynamicznie i nie miałbym motocyklowego prawa jazdy, no to wiadomo, oczywiście kupiłbym jednośladową 125. Gdybym miał motocyklowe prawo jazdy, to kupiłbym 300. Serio. Mówię oczywiście o środku transportu. Ja jestem wielkim fanem klasy 300 cm sześciennych i mówiłem to już zanim to się stało modne. Teraz większość producentów ma już w ofercie 300, chociaż jeszcze kilka lat temu wcale nie było to takie oczywiste. Kibicuję 300, uważam, że to są świetne motocykle do tego, żeby na nich jeździć po mieście. Te osiągi są naprawdę spoko, w zupełności wystarczające. Nie dają może jakichś super, hiper emocji, nie jest jakoś spektakularnie. Emocje sportowe mogą się pojawić, jak pojedziecie na ciasny tor, okej. No ale w mieście będziecie po prostu jeździć zgodnie z przepisami i tak spod świateł będziecie startować pierwsi, bo mówiłem, koło 5 sekund do setki. Mało który samochód, taki, które spotykamy tutaj dookoła, będzie w stanie Wam podskoczyć. I w tej klasie pojemnościowej za Yamahą MT-03, poza oczywiście jej mrocznym wyglądem i licznymi nawiązaniami do większych braci z serii MT, przemawia kilka istotnych faktów z silnikiem chyba na czele. Bardzo fajny, żywiołowy silnik, 42 konie, 2 cylindry, fajny sposób oddawania mocy. Jak na tę pojemność to naprawdę fajna elastyczność. Na szóstym biegu można zwolnić do 60 km na godzinę. Przyjazna jednostka, jednocześnie dająca fajną dynamikę i fajną kulturę pracy. Większość konkurentów, nie wszyscy, są też dwucylindrowe jednostki, ale większość konkurentów jednak w tej klasie pojemnościowej ma silniki jednocylindrowe. No i trzeba, jeżeli decydujecie się na silnik jednocylindrowy, to trzeba mieć świadomość wszystkich tych wad, które niesie ze sobą jednocylindrowa jednostka. Tutaj dwa cylindry w rzędzie działające naprawdę bardzo fajnie, bardzo poprawnie. Kolejne czynniki przemawiające za MT-03, no to teraz to poprawione podwozie. Ten przedni widelec rzeczywiście robi roboty, tak jak powiedziałem, w mieście tego nie zauważycie, ale jak od czasu do czasu wybierzecie się na tor, naprawdę polecam. Ja wiem, że to nie jest motocykl sportowy, nie ma owiewek, ale to wcale nie przeszkadza do tego, żeby pojeździć po ciasnym technicznym torze. Ja na MT-03 wykręciłem na torze Modlin bardzo podobny czas jak wcześniej na R3 i to, że tam były owiewki, a tu ich nie było, niewiele zmieniało. Zmienia chyba tylko przy prędkości maksymalnej o jakieś 10 km na godzinę. Fajnie, że mamy nową MT-03 i MT-125 w ofercie Yamahy. Wygląda na to, że szykują się również premiery odświeżonych większych MT-ków. Być może już będzie coś więcej wiadomo w chwili publikacji tego filmu. Nowa MT-09, MT-10, nie wiem, zobaczymy. Zastanawiam się, o jakim parametrze dotyczącym MT-03 mogłem zapomnieć. Na pewno zapomniałem o cenie, bo zawsze o tej zapominam, a to przecież bardzo ważny parametr. Za MT-03 trzeba zapłacić niecałe 24 tysiące złotych, czyli troszeczkę mniej niż za siostrzaną Yamahę R3. To by było chyba na tyle. Aha, na koniec tradycyjny żebrolajk o subskrypcję naszego kanału, po to żebyśmy mogli go rozwijać, produkować dla Was kolejne filmy. Subskrypcja, dzwoneczek, no i wpadajcie też na drugi kanał, na Barry Moto, tam rozmawiamy sobie o motocyklach używanych. I prędzej czy później znajdzie się tam pewnie jakaś używana MT-03, być może kogoś z Was.